Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i zaczynamy kolejną serię na naszym kanale, moi drodzy. Assassin's Creed, część pierwsza. Zamiast survivali na jakiś czas pomyślałem, że zajmiemy się troszkę zabawą action, adventure i Assassin's Creed to jest, proszę ja was, seria, w którą nigdy nie grałem. W sumie jak ta gra wyszła jakieś tam lata temu, to odpaliłem ją chyba na 15 minut i coś mnie od niej odrzuciło już na zawsze. W zasadzie cały czas słyszałem o Assassin's Creedzie i o tym, jak dobry jest, jak dobre są to gry, ile ich też jest, i postanowiłem do nich teraz przysiąść. Także to będzie wasz, jeżeli macie ochotę zobaczyć tak jakby pierwsze wrażenia z Assassin's Creedów, no to jest właśnie dobry moment, bo ja nigdy w tą grę nie grałem, także to będzie takie przejście na ślepo, ale jakbym się za bardzo męczył czy coś, no to wezmę i oczywiście to wszystko wytnę, więc zrobimy to w miarę zgrabnie, mam nadzieję. Próbowałem zaaplikować polską wersję językową, niestety nie udało mi się tego zrobić, znalazłem tylko jedną i nie za bardzo to działa, jak widzimy, więc no cóż. Część pierwszą przejdziemy sobie w języku angielskim. Ja będę tam pokrótce tłumaczył, o co chodziło w danym dialogu, czy coś w tym stylu, w sensie, że nie będę na bieżąco wam jak lektor tego tłumaczył, tylko po fakcie trochę, dla tych, którzy nie rozumieją, powiem, o co chodziło. Sam nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo tak jak mówię, przechodzę teraz grę po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że będziemy się bawili dobrze. Po Assassin's Creedzie pierwszym, mam nadzieję, zagramy w część drugą, trzecią, czwartą. Ogólnie miałem ochotę przejść wszystkie części główne serii, to znaczy bez tych jakichś tam, wiecie, no, jest tego sporo, ale nie mam zamiaru przechodzić zupełnie wszystkiego, no. Wątpię, żebym miał na to ochotę, raczej te takie właśnie najmocniejsze główne wątki. Dobra, to możemy zaczynać. Gram na padzie od Xboxa. Nie wiem, zobaczymy. No, myślę, że na padzie najlepiej chyba będzie, co? Okej. Okay. And to know madness and folly. I perceive that this also was a chasing after wind. For in much wisdom is much grief. And hate increaseth knowledge, and grief hath sorrow. Okay, co to było? We've got a problem. I can't anchor him to the memory. Czemu ci ludzie w ogóle nie mają twarzy? To tak ma być? Retreating. Bo tak ma być. Okej, w ogóle te podpowiedzi tak jakby nic mi nie mówią zupełnie. Muszę sam rozkminić, o który guzik chodzi, nie? Button 5, button 3, nie? Damn it. It's not working. Give it a moment, mister. He'll adjust. Ogólnie troszkę ten, trzeba przyznać, że jeżeli ktoś pierwszy raz na przykład grał w tą grę teraz, to mógł sobie pomyśleć, że gra jest zjebana po prostu. Zobaczcie, przecież to jest strasznie odpychające na dzień dobry. Gdzie jest moja kamera? Czemu nie mogę jej obrócić? O, a tak się obraca, okej. Okay. To jest, kurde, słabo to zaczęli moim zdaniem. I told you he'd be fine. You bastards! Now, I just saved your life. Saved my life? You kidnapped me! You strapped me into that thing! Animus. It's an animus. I don't even know you people! Why are you doing this to me? You have information we need, Mr. Miles. Information? I'm a bartender, for Christ's sakes! What do you want me to do, teach you how to mix a martini? We know who you are. What you are. I don't know what you're talking about. Don't play coy with me. There isn't time. You're an assassin. And whether you realize it or not, you've got something that my employers want. Locked away in that head of yours. But I'm not an assassin. Not anymore. Yes, your file indicated as much. Something about an escape.
Most fortunate for us. What do you want from me? For you to do as you're told. The Animus will allow us to locate what we need. Once we have it, you'll be free to go. I am not going back in there. Then we'll induce a coma and continue our work. When we're done, you'll be left to die. Truth be told, the only reason you're still conscious is because this approach saves us time. You're insane. So what is it, Mr. Miles? Live or die? No, wow. Lie down. Ogólnie pan Miles został złapany przez tutaj grupę... Nie wiem, jaki to ma być guzik, kurwa. Ponieważ oni uważają go za asasyna, czyli za zabójcę i dzięki temu urządzeniu, w którym teraz on się znajduje, mogą zdobyć to, co chcą, cokolwiek to jest. I nie ma wyboru, albo się zgodzi, będzie z nimi współpracował, albo i tak to wezmą, i tak go wprowadzą tam. What is a memory, Mr. Miles? It's the recollection of a past event. Specific to the individual remembering the event. Yeah, sure. What if I told you that the human body not only housed an individual's memory, but the memories of his ancestors as well? Genetic memory, if you will. Migration, hibernation, reproduction. How do animals know when and where to go? What to do? That's just animal instinct. Now you're arguing semantics, Mr. Miles. Whatever you call it, the fact remains. These creatures hold knowledge absent the requisite first-hand experience. I've spent the past 30 years trying to understand why. I discovered something most fascinating. Our DNA functions as an archive. It contains not only genetic instructions passed down from previous generations, but memories as well. The memories of our ancestors. And the Animus lets you decode and read these DNA files. Precisely. But there's a problem. This is the specific memory we're trying to access. Unfortunately, when we try and open the memory, your mind withdraws. You lack the confidence to step into your ancestor's body. That's what happened earlier. You got knocked out of the target memory and pushed back to a more stable state. Why? It's your subconscious. It's resisting. We found similar reactions among patients who undergo hypnosis to relive traumatic events. They can't jump directly into the specific memory. They need to be eased in. Even then, there can be problems. So how do we fix it? We find a memory you can synchronize with, and we move forward from there. You'll get used to it. This is the closest we can get, so it's where we'll have to start. I'm uploading the tutorial program now. Musi z nimi współpracować, bo i tak wezmą to co chcą i później zostawią go na śmierć, więc może ma taki tylko wybór, mu został pozostawiony. Chcą dostać się do jego pamięci. Uważają, że w DNA zostaje przenoszone również, zostaną również przenoszone wspomnienia przodków i jego przodkowie wiedzieli widocznie coś. Co jest im potrzebne, nie? I dlatego go tutaj sprowadzili, żeby się do tego dostać, ale nie mogą się dostać do tego od razu, tylko muszą się tam, jego jakby pamięć musi po kolei do tego dojść. I ogólnie, no, to jest to, Animus to jest to. I'm loading subroutines to validate your body's adaptation to the Animus. We will begin by exploring the default actions of each input. Okay. No, może zapamiętam to, kurde, bo strasznie. Tu oczywiście mamy tutorial, czyli... Misja będzie, żeby zapamiętać po prostu... te guziki, które są od czego? Masakra. To walk through these jar carriers without causing them to drop what they're holding. Proceed to the marker to continue the synchronization process. Teraz się właśnie synchronizujemy. Okej, to będzie ten guzik.
Już zapomniałem, który to była wizja. Ten. Jeszcze jakby fajnie, jakby były ustawione, pokazane tak, jak ja mam na padzie, to by było zajebiście. Albo no, musiał po prostu zapamiętać. No, może się gdzieś tam nauczę w końcu. Kurwa, sorry. Chyba mi nie idzie, co? No gentle push używałem. A może muszę to trzymać, nie wiem. Aha, muszę trzymać, dobra. Okej, 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 okej. Well done. Napisy chociaż bym włączył, ale... ...between two fundamental actions. Low profile and high profile. Low profile actions are socially acceptable. High profile actions are more action oriented. Hold the high profile button to see how your heads up display changes the context of the puppeteering inputs. Excellent. Ale to jest rozkminione. Chyba wiem, dlaczego mnie to wcześniej odepchnęło. Continue your synchronization process by testing some high profile actions. Grab and throw this individual onto the marker by using the empty hand button in high profile. To będzie to, to. Good. You know, na pewno dlatego mnie to odrzuciło. Sprinting is useful to escape from soldiers or to get closer to a fleeing target. However, be careful not to bump into anyone, for you can lose your balance and tumble to the ground. While sprinting, reach the marker before this man does. Coś kiepsko, kurde, to zrobiłem chyba. High profile było, nie? O to, co ci chodzi? Może dwa na raz muszę jakieś... Aha, jeszcze. Dobra, dobra, cicho. Dobra, cicho. Któryś z tych... O. Spierdalaj, byłem pierwszy. No, to jest to, co mnie odepchnęło, jak byłem dzieciakiem, że zobaczyć, ile to, jaka to jest misja, nie? The social status icon gives you information on your social status. The different states will be explained in context soon. This icon appears when a soldier is looking at you. The yellow color means the soldier is either unaware or suspicious of who you are. Tak, żółte to znaczy, że coś tam nie jest pewien, kim jestem, ale mnie widzi, a czerwony to, że już mnie rozkminił chyba. Jak mam to zrobić? Nie ma takiego guzika na tym padzie. Sorry. Czekajcie, opcje. W ogóle nie jest to za głośna ta gierka też? Może powinienem ściszyć troszkę. Dobra, pokaż te controlsy. Hot switch? Co to jest hot switch? Nie wiem, co to jest hot switch, nie?
W ogóle to jest popierdolone są te przyciski, czekajcie. Mi się wydaje. A, okej. Okay. Ja pierdolę, dobra, rozumiem, no, spoko. O, masakra. Ja się w tą grę nie nauczę grać nigdy. Któryś tą... No, mówię wam. Będzie śmieszny chyba. The dead body has alerted the soldier and changed his awareness to informed, as represented by the red witness indicator. Aggressive action. Tak, no on jest, jak jest to, widzimy w lewym górnym rogu, co nie, rozkminił mnie po prostu. Jak się na czerwono świeci, już jest tak jakby za późno, nie? No chyba nie muszę ściszać gierki, bo... I co mam teraz zrobić, bo nie ogarnąłem. Okej, teraz już jest na, agresywny wobec mnie. Ja pierdolę, mówię wam, że zanim ja to rozkminię, nie? Ja pierdolę po prostu będzie, nie? I co ja mam zrobić? Nic nie mogę zrobić. A, mam wejść na drabinę. Dobra, najbliższe. Myślałem, że mam z nim walczyć. Excellent. The line of sight has been broken. Now run into the roof garden to hide from the soldier. No, teraz się chowamy. Znaczy zakładam, że jeżeli się nauczymy tego, no to będzie zajebiście, nie? Ogólnie wszyscy cenią przecież tą gierkę. Good. Your social status indicates that you are hidden, but the soldier is still looking for you. Okay, dalej mnie szuka. Social status changes again. No niebieskie, że jesteśmy schowani, ale nas szuka, tak? Well done. The soldier has lost your track. You are now anonymous, and you can. I znowu jest okay na zielono. Excellent. Okay. Fill your synchronization bar and make your job as an assassin easier. There are different places which you can use to hide. However, you must always break the line of sight first and then use a hide spot to vanish. Okay, najpierw muszę zejść z pola widzenia i dopiero się schować. Tyle nam mówią. Let us continue with a demonstration of blend. Blend can be activated with the passive use of your legs. You can mimic a scholar and pass near soldiers without arousing suspicion. Blending, czyli wtapianie się, tak, w tłum. Wiecie, coś tam udajemy, nie wiem, jakiegoś mnicha czy coś tam, żeby nie zwracali na nas uwagę. Ogólnie zajebiście, że to jest takie rozbudowane, nie? Ale... no... Dla jakiegoś tam dzieciaka to może być takie odpychające, że Boże, ile tego jest. Jeszcze na klawiaturze pewnie grałem wtedy. Eagle Vision. Jeszcze raz. Jego, ich intencje tak jakby pokazuje. Eagle Vision will only be available once you are fully synced. Please note that following the Assassin's Creed, your ancestors' way of life will assist. Musimy być w pełni zsynchronizowani, żeby z tym animusem, tak, żeby ten Eagle Vision, czyli wizja orła, tak, była dostępna nam. Third, do not compromise the clan. Should you lose sync,
You can restore synchronization by reliving key moments of your ancestor's life. Fajne, fajne. By respecting the creed. You have successfully completed the tutorial. O, to teraz będzie granie? Will now be loaded. O kurde. Boję się. Wait! There must be another way. This one need not die. Tylko nie każcie mi za szybko wybierać, bo jeszcze nie kojarzę przycisków. Watch a while longer and you might learn something. Indeed. He'll teach you how to disregard everything the masters taught us. And how would you have done it? I would not have drawn attention to us. I would not have taken the life of an innocent. What I would have done is follow the creed. Nothing is true. Everything is permitted. Understand these words. It matters not how we complete our task. Only that it's done. But this is not the way my way is better. I will scout ahead. Try not to dishonor us further. Okay, jacyś asasyni właśnie. My brother would say nothing to me. Only that I should be honored to have been invited. The master believes the Templars have found something beneath the Temple Mount. Treasure? I do not know. All that matters is the master considers it important. Else he would not have asked me to retrieve it. Mamy zdobyć jakiś skarb, to komu na takiej misji jesteśmy? O stary. O stary. Kontrolsy, nie? To będzie gruba misja. Będzie śmiesznie. Okej. No nie, wejdź. Jeszcze żeby było bardziej zajebiście, to jak naciskam prawy przycisk. Nie, dobrze się chyba. Prawy przycisk, lewy przycisk. Nie wiem, jakoś dziwnie. Masakra, nie? Będzie Brecht. No i co? Trzeba się zaczaić na niego, nie? A, to był dobra. Okej. There. That must be the Ark. The Ark? Of the Covenant? Arka jakaś. It's just a story. Then what is it? Quiet! Someone's coming. I want us through this gate before sunrise. The sooner we possess it, the sooner we can turn our attention to those jackals at Massiaf. Robert de Sable. His life is mine. No. We were asked to retrieve the treasure and deal with Robert only if necessary. Mamy nikogo nie będziemy zabijać, jeżeli nie musimy, tylko musimy najpierw załatwić. Przede wszystkim mamy załatwić skarb. You have already broken two tenets of our creed. Now you would break the third. Do not compromise the brotherhood. I am your superior in both title and ability. You should know better than to question me. To jest jeden z tych kolesi tam na dole, jest jednym z naszych największych wrogów i teraz mamy szansę go zabić. Nasza postać chce to zrobić, a tamci mówią, żebyśmy tego nie robili, bo to jest tak jakby wbrew zasadom tego całego
społeczeństwo asasynów? No przecież to przypał jest. Zobaczcie, ile ich jest. Jak ją? Co to kurde? Czekajcie. Nie ma tu jakiegoś zapisu w ogóle? A pierdolę. No nie mam innego wyboru w zasadzie niż tam zejść po prostu, więc siema. Złaś kurwa. Hold Templars! You are not the only ones with business here. Ah, Templariusze. Well, this explains my missing man. And what is it you want? Blood. No! Help! You know not the things in which you meddle, Assassin. I spare you only that you may return to your master and deliver a message. The Holy Land is lost to him and his. He should flee now while he has the chance. Stay, and all of you will die. O kurde. Koleś mówi, że nas oszczędził tylko po to, żebyśmy przekazali naszemu mistrzowi informację, że... Zajebiście. Że ziemia... Święta Ziemia, tak? Czyli Jerozolima prawdopodobnie, tak? Jest stracona dla asasynów. Mam takie informacje przekazać mistrzowi. W ogóle ten nasz koleś tutaj, główny bohater, taki jakiś trochę dziwny mi się wydaje. W sensie, że... Trochę nieogarnięty jakby. Tamci go musieli uspokajać. W ogóle on też chciał się rzucić na tego... na tego całego Templariusza, a do końca też nie... Jakby... Nieporadnie bardzo to zrobił, nie? Kurde. Dał się złapać tak łatwo. I w ogóle... Właś kurwa. Dobra, jak mam to zrobić? W ogóle strasznie jest nieintuicyjne sterowanie, to mówię wam, nie? Masakrycznie. Dobra, może tak. Spierdalaj. Dobra, o to chodziło. Kurwa, nie no, właś pało jebana z powrotem na to, kurwa. Dobra. Nie o to chodziło, ale spoko. Przecież ile tu jest przycisków w ogóle, jak to jest popierdolenie zrobione, nie? Masakra. Ja później wiem, że późniejsze części są lepiej rozkminione pod tym względem, ale no tu sterowanie to jest po prostu zabójstwo, nie? Największe zabójstwo w tej grze chyba. Kurwa, puśćcie, nie wiem, nawet jak się puścić mam. No ja pierdolę, masakra, nie? Jakoś to przeżyjemy. Button 5, który to był? Oj, spadłem na mordę. Ty pało. Ale tu będzie bluzgania przy tym, nie? Który to był Button 5? Nawet nie pamiętam. Ja pierdolę. Miałeś tam skoczyć. Ty pało. Ale tu będzie straszne będzie bluzgane, nie? Po chuj się odbijasz od tego. Właś kurwa na to. No kurwa skacz. No idź kurwa. Mam nadzieję, że was to nie drażni za bardzo, nie? Ale masakra po prostu jest. No idź tam kurwa. Mam wciśnięte i co? No skacz kurwa. Button 5 to może będzie ten, tu, dobra, czekajcie. No już dobra, a nie możesz wejść po prostu? Dobra.
Dobra, chuj z tym walling, później się troskuję. Gdzie ja w ogóle mam wejść? Dobra, zejdź, no. No zejdź. No złaś! Ja pierdzielę, nie? Może to jest to. Button ten. Który to jest, kurwa, button 5? Który to jest button 5 do chuja wafla? Nie wiem, który to jest button 5. Wpierdalaj się tam z powrotem. Kurwa, nie to. No i się spuścił, spierdolony, kurwa, leszcz. Ja pierdolę, który to jest button 5, no do chuja wafla, nie mogliście tego rozkminić nawet? Żeby to jakoś, kurwa, lepiej opisać? Ile mam tych pierdolonych guzików? Okej, okay, tu jest mapa. A jestem Altair, tak? Okej. Okay. Nie chcę tego markera, wypierdalaj stąd. Wyjdź stąd. To jest w ogóle z dupy kompletnie na tym ustawione. Nie wiem, czy kurde nie lepiej byłoby chyba na klawiaturze. Chociaż też pewnie, bo chujowo to jest zrobione, przedziwnie. Nie. Tak, kurde, chujowo to zrobili. Masakra, nie? Dobra, nie wiem, muszę się dowiedzieć, który to jest button 5. Jak się zaraz nie dowiem, to... Właśnie, z powrotem na to. Właśnie, kurwa, powiedziałem, z powrotem na to. I w ogóle, co mam zrobić, żeby on wszedł z powrotem, nie? Co ja mam zrobić? To jest takie gówno. Po prostu niepojęte. Dobra, chuj, ja się dowiem, co to jest Button 5 w tej pieprzonej grze. Ona jest na pewno fajna, to jest zajebista seria, wszyscy ją kochają na całym świecie, ale to jest po prostu totalny rozpierdol z tym sterowaniem, nie? W ogóle kompletna porażka, moim zdaniem. Kompletna po prostu porażka. Tu będę tak go bluzgał, zanim ja się tego nauczę. Mam nadzieję, że jest warto chociaż. Button 5 i Button 0, kurwa. Pod jaki to miał być w ogóle... Pod jakiego pada to miało być? Który to jest, kurwa, button 5? Naciskam ten... I nic. Dobra, ten był chyba button 4, to ten musi być button 5. Okej, okay, dobra, chyba wiem. No ale dobra, to gdzie mam się dostać teraz? O ja pierdolę, właś, z powrotem, kurwa. Wejdziesz czy nie? Masakra, nie? Zajebiście. No czaję, no. No dobra, udało się, ja pierdolę, zajebiście. No nie, no muszę bluzgać, nie ma opcji, nie. To jest tak zrobione, ale damy radę, bo to jest zajebista seria i wiecie, później fajnie się dzieje. Już wiem, dlaczego mnie to odrzuciło, jak byłem dzieciakiem. Ja chyba tutoriala nie przeszedłem, jak byłem dzieciakiem, nie. Tak mi się wydaje. Walka z... Proszę ja was. Walka z... sterowaniem. Ciąg dalszy.
Mam. Mam nadzieję, że na zbyt głęboką wodę mnie nie wrzucą od razu, kurwa. Altair, you've returned. Raouf, it is good to see you unharmed. I trust your mission was a success. Is the master in his tower? Yes, yes, buried in his books as always. No doubt he expects you. My thanks, brother. Safety and peace, Altair. On you as well. Przywitał nas kolega z bractwa. Mistrz nas oczekuje. A więc sobie do niego pójdziemy. Nie no, wierzę, wiecie, wierzę w to bardzo mocno, że że się tam nauczę tych kontrolsów, tam zapamiętam na zasadzie. Tu są tak jakby zamienione, kurde, Gentle Push jest tu. Jakoś to rozkminimy. Ale od razu powinna się, kurwa, kamera za mną normalnie, natychmiast powinna się obracać. Jezus, jak ja mam to zrobić? Okej. Okay. Masakra, nie? Naprawdę to sterowanie to jest tragedia. I jeszcze nie mogę do góry jakoś... Jak to się robi do chuja? Czemu w ogóle? Ja muszę sobie to chyba pozmieniać. To jest po prostu straszne, nie? Ja sobie to pozmieniam na to, na takie, jakie mi najbardziej pasuje. Wsianie się oczywiście... Wsiano możemy sobie wskoczyć. O właśnie, kurwa. Chyba mam wejść tam, gdzieś ja w ogóle nie po... No tam są schody, po chuja tu przyszedłem. Ja w ogóle... Nad czym ty się zastanawiasz, no? Co mam, kurwa, nacisnąć, żeby ten debil zeskoczył na dół? No przecież to jest śmieszne. Złaź, kurwa, tam, no. No i co? Ja pierdolę, naprawdę, nie. No, złaź, no. No. Okej. Okay. Dobra, chyba będę się pomówię, pozmieniam sobie później te kontrolsy, żeby już tak nie bluzgać, bo to się też pewnie zrobi nudne po jakimś czasie, nie? Nie, jak tak będę narzekał tylko na te kontrolsy ogólnie. Że w ogóle prawy bumper, nie? On w ogóle nie ma żadnej tutaj... Nic. Od niego nie zależy. On powinien być, on ewidentnie powinien być zależny od kamery. Kurwa, od niego powinna być kamera zależna. Dobra, czekajcie. No, zwariuję, nie? Na przykład... W ogóle nie ma pan kamera up. No, sprawdźmy. No pewnie, że tak. Od razu powinno być. I tak samo tutaj, nie? Jakieś obracanie, kurwa, jakimiś guzikami. Tylko tak samo powinno być. Ogólnie nie miejcie mi za złe, że tego nie zrobiłem przed, co nie? To od razu pokazuje, wiecie, po prostu... no jak to zostało zrobione na dzień dobry, ale jak widzimy już sobie to naprawiam. Już będzie lepiej. Ale i tak jest to zajebiście niewygodne. Nie, pamiętam, że byłem w mieście na pewno, więc... Przeszedłem tutorial za dzieciaka, ale chyba... Zrezygnowałem gdzieś tam po drodze, bo...
Pokaż mapę. Tam jest przejście, tak? Po prostu przejebane sterowanie ustawione na dzień dobry jest po prostu tragiczne. Tragiczne. Ale już do tego dojdziemy. Metodą prób i błędów. Niewiele wam mogę powiedzieć o tej grze po prostu. Bo gram po raz pierwszy. Ale myślę, że będziemy się dobrze bawić. To musi być nasze bractwo. Ah, he returns at last. Abbas. Where are the others? Did you ride ahead hoping to be the first one back? I know you are loath to share the glory. Silence is just another form of assent. Have you nothing better to do? I bring word from the master. He waits for you in the library. Best hurry. No doubt you're eager to put your tongue to his boot. Another word and I'll put my blade to your throat. There'll be plenty of time for that later, brother. Okej, widzimy, że tutaj jakiś kurde jeden z braci tak zwanych, którzy nas nie lubi. No cóż, tak się też zdarza w życiu. Ale przynajmniej zdołał przekazać nam jakąś tam mizerną informację, że mistrz czeka na nas w bibliotece. The master waits within. Of your mission. I trust you have recovered the Templar's treasure. There was some trouble, Master. Robert de Sable was not alone. When does our work ever go as expected? It's our ability to adapt that makes us who we are. This time it was not enough. What do you mean? I have failed you. The treasure? Lost to us. And Robert? Escaped. I send you, my best man, to complete a mission more important than any that has come before. And you return to me with nothing but apologies and excuses. I did. Do not speak. Not another word. This is not what I expected. We'll need to mount another force. I swear to you I'll find him. I'll go in. No! You'll do nothing. You've done enough. Where are Melik and Kadar? Dead. No! Not dead. Melik? I still live at least. And your brother? Gone. Because of you! Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning! All of this could have been avoided! And my brother... My brother would still be alive. Altair zjebał trochę, no. Nearly. I've what your favorite failed to find. Here. Take it. Though it seems I've returned with more than just their treasure. Master, we are under attack. Robert de Sable lays siege to Masyaf's village. So he seeks a battle. Very well. I'll not deny him. Go, inform the others. The fortress must be prepared. As for you, Altair, our discussion will have to wait. You must make for the village. Destroy these invaders.
drive them from our home. It will be done. Fast forward in memory to a more. A więc tak, szybko wytłumaczymy. Poszliśmy do mistrza opowiedzieć o misji. Niestety, jak widzieliśmy, nie udało nam się wykonać. Nie dość, że uciekł nam Templariusz, to jeszcze nie zdobyliśmy skarbu. Jedna z postaci, która była z nami i nas ostrzegała przed głupotą, którą wykonał Altair, przeżyła, jak widzieliśmy, i wszystko powiedział. Niestety jego brat nie zdołał tego przeżyć i jak widzimy, forteca jest atakowana. Fit head. To powinienem zamienić. Nie, dobrze, to mam 3. Będziemy sobie po drodze tak jakby naprawiać to sterowanie. Nie ma tego jakoś mega dużo. Całe szczęście. High profile. Target lock, button 4, no dobra. Jakoś to ogarniemy. Wiem, że mogłem to zrobić przed nagrywaniem, ale chciałem wam pokazać, jakie to jest zjebane. Po prostu. Na dzień dobry, nie? I ogólnie myślę, że tu powinien być high profile, ale spoko. Altair, it's good you've come. We need your help. What's happened? Templars. They attacked. Templars już atakują. Most of our people were able to get away. Most, but not all. What do you need me to do? Distract the Templars. Keep them occupied while I rescue those still trapped inside. As you wish. A musimy odwrócić uwagę. Templariuszy, tak? Ja sobie zerknę na mapę teraz, o co chodzi. Nie mogę sobie wskoczyć do sianka gdzieś tam na dole. Weapons. Hidden blades, throwing knife, sword. No dobra, spoko, rozumiem. Okej, idzie jakoś. Tu powinienem zamienić, szybciutko, pozwólcie. Będzie nam, zaraz rozkminimy kontrolsy, będzie gitarka. To na odwrót musimy dać, czyli tak. O, dokładnie tak. I będzie dobrze wtedy. O kurwa. Nie strasz mnie.
Dobrze, że mi chociaż tych wrogów podświetla od razu. Czemu oni uciekają? Aha, mamy się wycofać, chuj, tak? Ogólnie tutaj ten przeskoki, to jakby ktoś nie rozumiał, to jest... O, przeskok. W pamięci. Co? Co? Nie rozumiem. Mam wejść tam? Okej, okay, no jak będziemy mieli dobrze. Nie wiem, czy dwóch odcinków nie powinienem wrzucić. Chyba wrzucę dwa odcinki jednego dnia. Kurde, bo ten pierwszy to jest tragedia, nie? Z tym sterowaniem. Albo zrobię z tego jeden odcinek. Chyba tak. To chyba będzie jeden długi, godzinny odcinek pierwszy. Bo tamten to jest tragedia, nie może tak być. Aha, nie mogę, okej. Okay. No teraz już mi się fajnie gra, nie? Wystarczyło dosłownie trochę... Jakby sobie to rozkminić. Stand on that platform, Altair. Co ty mi będziesz mówił? Heretic! Return what you have stolen from me! Heretycy, oddajcie co żeście zabrali. Take yourself from here before I'm forced to thin your ranks further. You play a dangerous game! I assure you, this is no game. So be it! Bring forth the hostage! A, to tamtego brat. O kurwa. Your village lays in ruins, and your stores are hardly endless. How long before your fortress crumbles from within? How disciplined will your men remain when the wells run dry and their food is gone? My men do not fear death, Robert. They welcome it, and the rewards it brings. Good. Then they shall have it all around. Follow me, and do so without hesitation. Show this fool knight what it is to have no fear. Go to God! Leap of faith. To miało im pokazać, że się nie boimy śmierci. Oczywiście, jak widzimy, templariusze, tak? Oblegają miasto i chcą odzyskać swój artefakt. Nie ma czasu teraz na zabawy, kurwa. No, nie mo... Tak. O to chodzi.
Śmiało, śmiało. Nic prostszego. Dobra, już teraz mi się podoba ta gierka. Jak so, bo te, tak powinno być właśnie w każdej grze, jak masz kontroler. Zawsze było, że lewym bumperem chodzisz, prawym kamerę zmieniasz, nie? Nie ma w ogóle dyskusji, że tak powiem, na ten temat. No, wystarczyło przedstawić. Ja sobie jeszcze poprzestawiam. Jeden guzik może będę musiał przestawić, ale chyba nie. Już, chyba powinno być już ok. Teraz tylko zapamiętać. O kurwa, uważaj. Nie, o to chodziło, ty debilu. Kurwa mać. Nie, o to chodziło, co ty robisz? Kurwa, masz się wspinać. Ja muszę cały czas to przytrzymać, ten guzik. No nie, o to chodzi, stary, co ty jesteś, pojebany jakiś? Dobra, to już chyba nie muszę naciskać tego guzika. Jestem pewien, co? No. Okej, teraz chyba już nie muszę. Po prostu kierunki. Właśnie. I tu muszę nacisnąć chyba. Nie domyślasz się, co masz zrobić? Okej. Chyba tak, nie? Aha, okej. Okej, dobra, zaczynam kumać. Dzięki. It shall be a long while before he troubles us again. Tell me, do you know why it is you are successful? You listened. Worried that you listened in Solomon's temple, Altair. All of this would have been avoided. I did as I was asked. No, you did as you pleased. Malik has told me of the arrogance you displayed, your disregard for our ways. What are you doing? There are rules. We are nothing if we do not abide by the Assassin's Creed. Three simple tenets, which you seem to forget. I will remind you. First and foremost, stay your blade. From the flesh of an innocent. I know. And stay your tongue, unless I give you leave to use it. If you are so familiar with this tenet, then why did you kill the old man inside the temple? He was innocent. He did not need to die. Your insolence knows no bounds. Oj, Altair dzisiaj nie słucha dużo. Or I swear I'll tear it from you with my own hands. The second tenet is that which gives us strength. Hide in plain sight. Let the people mask you such that you become one with the crowd. Do you remember? Because as I hear it, you chose to expose yourself, drawing attention before you'd struck. Tak. Wszystko zrobił źle. Worst of all your betrayals. Never compromise the Brotherhood. Its meaning should be obvious. Your actions must never bring harm upon us, direct or indirect. Yet your selfish act beneath Jerusalem placed us all in danger. Worse still, you brought the enemy to our home. Every man we've lost today was lost because of you. I'm sorry. Truly I am. But I cannot abide a traitor. I am not a traitor. Your actions indicate otherwise. And so you leave me no choice. Peace be upon you, Altair. Ah!
Okay. He's experiencing a far better adoption rate than the other subjects. I'm still pulling him out. He's been in there way too long. No, not yet. We're still so far from where we need to be. We shouldn't risk it. What's another hour or two? Why don't we discuss this in the conference room? Chcą go wyciągnąć, bo już za długo tam siedzi. Znaczy ona chce. Warren, please. Fine. I na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Pierwszy odcinek, bo nagrałem wcześniej jeden, ale był kurde za krótki i składał się tylko z tutoriala w zasadzie, prawie. No i ze wstępu. Zapraszam was do następnych. Oczywiście gierka się rozkręciła, jak widzimy, sterowanie sobie ogarnąłem i się robi kurde naprawdę ciekawie. Zresztą wszyscy chyba już wiecie o tym, znacie tą grę pewnie w większości. Jeżeli nie, no to na pewno warto ją poznać, także... Dzięki, że wpadliście, zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie po więcej Assassin's Creedów. Będziemy grali też w następne części, zapraszam do innych materiałów, tam się też świetnie bawimy i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.